na pewno. O, to jest, proszę Państwa, chyba najważniejsza, no można powiedzieć, najważniejszy rysunek. Ja nie wiem, czy nie można, żeby troszeczkę wyżej, bo tak nisko wyżej. To jest przekrój, to jest membrana podstawna, czy tektowialna, urwana z łaciny. I są dwa rodzaje komórek. To jest jeden rząd komórek, proszę Państwa, wewnętrznych, prawda? Inner hair cell fluid movement. One są stygnięte, proszę zobaczyć, nie dotykają membrany. Proszę zobaczyć, to jest od tych Amerykanów właśnie skopiowane. Proszę Państwa, i one tutaj pływają w płynie. Płyn przepływa, ta membrana faluje i one tak pobudzają. I mówi się, że te właśnie wewnętrzne komórki, te mikrofonowe tak zwane, prawda, które dużą część tutaj przekazują, 85% sygnału, to one są pobudzane prędkościowo. To znaczy, że tylko te częstotliwości słyszalne. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, to znaczy, że tak, wychylenie razy 2πf częstotliwość to jest prędkość. To jest taka prawda z ruchu harmonicznego, to wiemy wszyscy. Natomiast te komórki zewnętrzne, trzy rzędy komórek zewnętrznych, proszę Państwa, są sprzężone, wrośnięte. Jeżeli to rolnicy, a na pewno dużo, to wiemy, że to jest wrośnięta czy hodowana na takim płynie, to pływa. I teraz, proszę Państwa, jaki jest efekt tego? Dobrze. Jaki jest efekt tego? Proszę Państwa, ponieważ jeżeli mamy właśnie te infradźwięki, to są wyniki badań. Panowie w SALT, prawda, i spółka właśnie z tego Acoustic Today. Mogę ten temat, chciałem profesorowi dać Makarowi, ja nie wziął tego. To jest tutaj, prawda, ten artykuł z tego roku. Jest to zaczęte w 13 roku 2013. I proszę Państwa, to powoduje, ale pan ten rysunek, niech pan cofnie na sekundkę. Proszę Państwa, powoduje tak, że normalne ucho tak wygląda, przekrój ślimaka, a po działaniu tam kilka minut, to jest tak, prawda, widać ile, 3-4 minuty u świnki czy u myszki, no w laboratorium. Co się dzieje? Nabrzmiewa cały ślimak to ucho pryśnieje. Proszę Państwa, dlaczego to jest groźne? Jest tak zwana choroba Meniera, nie wiem czy Państwo słyszeli. Rzadko występuje, ale na tym polega, że też te płyny puchną i robi się tylko transfuzję albo, no transfuzję co pół roku. Żona mego kolegi, notabene, on strzela z myśliwym, ona córką leśniczego, nie wiem, może te strzały czy coś powodowały, ale ta choroba nie jest znana. Laryngolodzy nie wiedzą skąd się ta choroba bierze. I to jest podobne zjawisko. Proszę Państwa, więc teraz proszę następny jeszcze. No to już wiemy, prawda, że ten hałas szkodzi, jest następny. Że kumuluje się ten hałas. Proszę pamiętać, że od hałasu to było powiedziane, prawda? Jest ten właśnie te 40 decybeli. Proszę walczyć o te 40 decybeli. Jeszcze, o, to jest z tej publikacji, prawda? Noise Guidance for Europe. Proszę Państwa, bo występuje dużo w tych raportach, że ludzie źle śpią, nie wiadomo co robić, coś jest, nie słyszą. I to infradźwięki prawdopodobnie powodują, że to moduluje coś z nas. No infradźwięki, różne działania mogą być. Proszę następne jeszcze. Proszę Państwa, no uwagi, no może to już jest ta rozrywkowa rzecz, no można powiedzieć, tak, kto lubi, ja nie. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje, jakie są awarie wiatraków. Zdarzają się. Proszę. Dlatego też chyba lepiej dalej się odsuwać od wiatraków, a nie te 500 metrów, bo te kawałki lecą, zwłaszcza lodu. Proszę następne. Jeszcze. To pan profesor Fojmański, profesor habilitowany z Uniwersytetu Warszawskiego, no, mówi o tym i on liczył te jak daleko trzeba. Proszę dalej. Dalej. Jeszcze. Więc tu on liczył, proszę Państwa, jaka ta odległość jest tego rzutu kilogramowego, stugramowego, jakieś różne kawałki. To jest teoretycznie najdalej. W każdym razie, co on pisze? Proszę. Dalej, proszę przewinąć. Z tego. Niech pan cofnie jeszcze. Nie. Dalej, proszę. Nie, dalej. Teraz co tam? Pan dalej? Nie, to do przodu. To jest kawał, jeszcze dalej był. O! No ale nawet pan cofa w tym momencie, jak tu jest 1,5 km. O, niech pan nie rusza, niech pan nie dotyka. Wniosek z analizy autora profesora Wojmańskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. Niech pan to tam chyba jakoś go nie przyjęli przypadkowo. Proszę Państwa, strefa zagrożenia na średnicy
ma średnicę co najmniej 1,5 km, jeżeli chodzi o ciskanie tych wszystkich różnych lodów, kawałków i tak dalej w razie awarii. No więc to jest jeszcze jeden czynnik, proszę Państwa. Proszę dalej. Dalej, nie wiem czy tutaj jeszcze ktoś ma. No to tutaj są też jeszcze kawałki. Dalej. Jeszcze. Udostępnianie gruntów też nie będę w to chodził. Jeszcze dalej. Proszę Państwa, to dalej, bo to są te sprawy prawne. Proszę dalej też, bo to jest, ile się traci. Proszę Panie, koło o średnicy 450 metrów na około, prawda, to jest 63 hektary, proszę zobaczyć, tutaj na cenę wpływa, ale to już nie ja. Jeszcze jest jedna rzecz, która mi się przypomniała, nie mówili tutaj koledzy, powiedz im, jeżeli oni biorą janosikowe, czy jak dostaną od wiatrakowców, to im odliczą. Państwo nie będzie takie szkole, żeby płacić janosikowe, jeżeli za wiatraki się dostaną. Także uwaga na to. Następne poproszę. No to jest pytanie, które stawiał tutaj pan poseł. Jeszcze dalej. Tak, jeszcze dalej. Proszę Państwa, to jest, o proszę, kto tam z tym zanikaniem ultradźwięków? To jest ta czwarta pozycja. Proszę sobie, panowie macie, może sprawdzić do tej publikacji, to na pewno się znajdzie autorzy, prawda? Tutaj profesor Mikołajczak i inni. Proszę Państwa, ja myślę, że ja Państwu podziękuję. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że ta publikacja jest do osiągnięcia. Proszę Makarewicz, pokażę. Nie, nie pan tego kolega, ja tam tego tak naprawdę. Nie chcę o tym szkodliwym wpływie infradźwięku. Oni właśnie piszą też o tych stacjach radarowych, tych kupów silnych i to jest bardzo groźne. I to jest pod kątem właśnie turbin wiatrowych. Myśmy dzisiaj byli w Brodach i tam w Brodowie i mierzyliśmy. Rzeczywiście to tam mniej więcej tak zanika, jak się odchodzi, prawda, od tej turbiny. Jedna turbina, czy tam dwie stały, prawda, więc oczywiście jeszcze nie mieliśmy precyzyjnego analizatora, tylko taki mniejszy. To można zmierzyć na różnica między charakterystyką a liniową charakterystyką, gdzie wszystko przepuszcza. Jeśli Państwo jeszcze chcecie, to ja bym zaraz mógł znaleźć to widmo, bo od pana profesora, od pana doktora Szymczyka, bo to jest Państwa publikacja bardzo dobra, ale o infradźwiękach tu Państwu tak piszecie. No, proszę, mogę pokazać, to jest jeden rysunek. Myślę, proszę dajcie. I już uciekam. To jest pana co tu Szymczyk. To jest tutaj. O, tak. Bardzo dobra publikacja, proszę. Może pan teraz przelecić. Teraz do tego filmu wyjdziemy. O, bo jest jedna rzecz, która tutaj jest dobrze. Niech pan się tak jest dobry wzór. Jeśli pan to już pozwoli. Stop. O, tu. Proszę Państwa. Jedna rzecz, którą sobie pozwolę jeszcze wykorzystać. Proszę, nie pan, razie czego przyjeżdża pan do Warszawy, rewanżuje się, czy coś, że skorzystałem. Proszę Państwa, długość fali zależy od prędkości propagacji do częstotliwości. Nie, znana rzecz, prawda? Ile to wynosi na przykład, te badania ruszyły amerykańskie bardzo ostro. Proszę następne. Państwo jest. Jeszcze dalej, tutaj jest tam to. O, proszę bardzo, o to mi chodziło. Panie doktorze, pozwoli pan? Piękny, dobra robota, zmierzyliście to, prawda, i pan profesor Czempel, bo wiem, bo te wcześniejsze. Proszę zobaczyć, jaka to jest częstotliwość tutaj, panie doktorze. Tak, proszę pana. Ja już niech pan, bo to jest pan artykuł. Tak, tak, oczywiście, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że tutaj ta publikacja jest pokazana, bo ona jakby no jest sednem całego problemu. Szanowny panie doktorze, jakby pan odczytał, jaki jest tu poziom dźwięku w zakresie infradźwięku? Proszę pana, w zakresie infradźwięków to sięga tutaj 70 decybeli, no mniej, ale proszę pana. 70 decybeli, jak pan pokazywał, tak. 130, prawda? Tak, znaczy szkodliwość. I to jest ta różnica właśnie powstała. Ale proszę pana. Te badania, ja może tylko wytłumaczę tutaj, tak? Te badania, które były wykonane, one tutaj wbrew tej pana prezentacji są bardzo rzetelnie opisane. To jest turbina V80, to jest turbina Vestasa o mocy 2 MW. Różnica, proszę państwa, różnica tych 70 do 120 decybeli, 70 to jest 50 decybeli różnicy, tak? Tak jak pan na pewno wie, to jest około kilka tysięcy razy, tak? Więc mi się wydaje, proszę Państwa, że to jest jakby sedno całej sprawy. My z tej publikacji pokazaliśmy bardzo jasny wniosek, że infradźwięki są szkodliwe pod warunkiem takim, że one są w okolicach 120-140 decybeli. Te badania, które my tu pokazaliśmy, one... A w ciopie, proszę Pana, jaka jest? Ja tylko skończę, dobrze?
tutaj bardzo wyraźnie pokazaliśmy, i ja nie jestem autorem tych badań, tylko to jest pani dr Golec, gdzie te poziomy w zakresie infradźwięku, one są na poziomie 70 dB. I to jest ta zasadnicza różnica, proszę Państwa. Ja nie będę twierdził, że infradźwięki nie są szkodliwe. One będą szkodliwe, gdy ich poziom będzie bardzo wysoki. My pokazaliśmy, są inne badania, również polskie, dr Ingielewicz, dr Zagubień, które również potwierdzają te poziomy w zakresie infradźwięku. To jest jedyna rzecz, którą ja bym chciał się odnieść i dobrze, tutaj bardzo chętnie chciałbym polemizować. Proszę Państwa, zgoda, Panie Doktorze, ale przy jakiej prędkości wiatru Państwo mierzyliście? Doktor Widmo, proszę powiedzieć, nie, może Pan pamięta, nominalna prędkość? No dobrze, nominalna czy... Na gondoli była to prędkość nominalna, to było w okolicach 10-11 metrów na sekundę. Mierzyliście na górze? Nie, oczywiście, bo nie była symulacja, dostaliśmy dane od inwestora, od operatora. Proszę Państwa, sekundę, ja mam taką rzecz, tą publikację. Proszę Państwa, ja mam oryginalną pracę, bo to jest praca późniejsza, prawda? Ale oryginalna praca mówi, że tam wiatr był chyba 7 czy 8 metrów na sekundę. Kiedy Państwo mierzyli, nie mogliście tam, Pana nie było wtedy, bo Pan nie mierzył tam chyba, to Pan w Kugolcowie. Proszę Państwa, był mniejszy wiatr, ale nie o to chodzi. Nawet jeżeli jest troszkę mniejszy, to jest niedobrze. Jest taka rzecz, którą chyba nasuwa się. Proszę Państwa, hałas słyszalny w miejscu pracy jaki może być? No mówiliśmy o decybelach, no. 85 decybeli. Proszę Pani doktor, która projektuje w metrze warszawskim nowym, mierzy wentylację i wszystko zna to na pamięć i o każdej chwili się może powiedzieć. Proszę Państwa, a w domu jaki hałas jest dopuszczalny, Pani doktor? 25 w nocy. No nie, ale tu już nie przesadzajmy, bo to ktoś mówi, że... No, tak. No, nie, ale nie od instalacji, ale powiedzmy już wolniej, żeby nie przekraczał ten hałas. No. Ja bym powiedział 40 decybeli. Na zewnątrz budynku, właśnie, no dobrze. No dobrze, w domu, tak. Ale na zewnątrz 25, to niech nie będzie nawet 45. Chociaż to już jest dużo, bo się słyszy. A teraz, proszę Państwa, co jest z infradźwiękami? Pan powiedział, że przecież to jest wszystko w porządku, bo to jest te, żeby nie przekraczały ile 150, czy ileś, tak, decybeli te infradźwięki. Proszę Państwa, w miejscu pracy hałas, ja to powtarzam, był. Była taka norma, prawda, takie zarządzenie, że nie powinien przekraczać 102 decybele dla normalnych pracowników, robotników 8 godzin, a dla młodocianych i kobiet ciężarnych 85 decybeli infradźwięków. A w domu ile tych infradźwięków jest dopuszczalnych? Jest na pewno ze 30-40 decybeli mniej, co najmniej, tak samo jak słyszalne, bo to jest to samo prawo, prawda, który mówi, że miejsce pracy, no to możemy się narażać, bo robotnik w 85 decybelach się naraża, na pewno na wysoki poziom, trudno i nawet czasami więcej, ale ma przerwy. Natomiast w infradźwiękach to samo obowiązuje, tylko się nie mogą zgodzić co do tego, bo to jest niewygodne, bo infradźwięki jest trudno dosyć mierzyć. Ale można, panowie bardzo dobrze to zmierzyli i się cieszę i dziękuję. Ja uważam, że to jest w granicach, no już się zaczyna. Nie powinno być. Ja uważam, że to powinno być jakieś 57, o takie infradźwięki by nie szkodziły. Jakieś 10 decybeli za dużo tutaj. Ale to jest inna sprawa. Poza tym uważam, że tam ta prędkość wiatru była mniejsza. Prawda? Tutaj są zresztą podane poziomy dla tej turbiny i one wynosiły, no proszę, tu 99, nie, tak, no nie wiem, jaka to była moc. Moc, proszę, zaraz, to jest proszę, 102. Decybele na przy tej, więc bardzo różne są w różnych częściach. Proszę Państwa, no w każdym razie to jest dyskusyjna rzecz. Niewątpliwie razem, Pan może jeszcze wrócić, ale proszę, nie ma co. Uważajcie Państwo na te infradźwięki, bo one wolno zanikają. I tyle. Dziękuję bardzo i życzę.